gdy chce kobrysić los, a przykład możesz wziąć z dwóch pasów. I nie miej go się Bóg już nigdy. Nigdy więcej nie śmiej się za dwóch. Ubranie czyni misia. Eddie lubił swą koszulkę. Koszulka jest nie do poznania. Może chłopiec urósł, albo jest to efekt prania. Dlaczego nie pasuje? Pomocy, pomocy! Nie martw się, Eddie, już biegnę. Mam ją! Ej, to moja ulubiona koszulka! To dlaczego cię zaatakowała? Po prostu zrobiła się za ciasna. Ojej, już po niej. Jest podarta! Nie martw się, masz wiele innych koszulek. Ale ta była super! Super? Tak, była zupełnie odjazdowa. Czy wybierasz się w podróż? Nie głup, ptasie. Nie wyjazdowa, tylko odjazdowa. No wiesz, ekstra. O. A ja nie mam żadnych ubrań. To znaczy, że nie jestem super? No, tak, w pewnym sensie. Eddie, muszę mieć parę ubrań. Szybko! Co powiesz na te? Ha. No cóż, wyglądasz głupio. Ale ja chcę wyglądać tak jak ty, chcę być super. Nie martw się, misiu, będziesz najlepiej ubranym misiem na świecie. A oto miś w stroju wieczorowym. Proszę zwrócić uwagę na nakrycie głowy i frak. Czyż nie jest słodki? Projektantem tego stroju jest Eddie! Dziękuję, dziękuję! Staniesz się sławny! Największy elegant w lesie! Nie mogę się doczekać! Bierzmy się do pracy! Szaty dla króla! Skoro buty nie pasują, włóż do pudełka. Ale szałowe, żółte, to mój ulubiony kolor, wiesz? Ta-da! Zaraz się rozpłaczę ze szczęścia. Jestem taki dumny. Czas pokazać światu moje nowe wcielenie. Do lasu! Do lasu! Zaraz! Utknąłem! Twój but się zaczepił! To się nigdy nie zdarzało, kiedy chodziłem boso! Moda wymaga poświęceń! Mocniej! Masz rację. Bycie ekstra nie jest łatwe. Co ci jest, misiu? Swędzi mnie dokładnie tam, gdzie nie mogę się podrapać. O, świetnie. Oh-oh!
co? Twoje ubranie podarło się. Naprawdę? O, Eddie, przestałem być super. Nie musisz na siebie patrzeć. Dobrze. Zaczekaj, nie idź tam. Co to? O nie! Za późno. O, nie chcę na to patrzeć. Chyba powinieneś. O, wyglądam jak twoje łóżko po bitwie na poduszki. Co teraz, Eddie? Czuję się zupełnie nagi. Nie martw się. Zaraz coś poradzimy. O, dziękuję, Eddie. Żółte buty były lepsze. To styl ekologiczny. Wszystko jest naturalne. Naprawdę super. Tak myślisz? Psik! Mam uczulenie na stokrotki. Psik! Ale wyglądasz świetnie. Naprawdę? Tak. Wszyscy będą chcieli cię naśladować. Hej, Kitek, co sądzisz o moim ubraniu? Ciekawe, co mu się stało. Pewnie pobiegł powiedzieć wszystkim, jak świetnie wyglądasz. Tak. Tak, masz rację. Co one powiedziały? Co powiedziały? Wolałbym nie znać języka wiewiórek. Nie przejmuj się. Nie znają się na modzie. Ja wyglądam głupio. Dokładnie tak powiedziały. Och, misiu. Chcę się zapaść pod ziemię. Na zawsze. Zaczekaj, misiu! 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 Jesteś tu? Nie. A właśnie, że jesteś. Idź sobie. Postanowiłem, że zostanę tu, w jaskini. I nigdy stąd nie wyjdę. Zawsze chciałem mieszkać w jaskini. Nieprawda, wcale nie. Miło tu. Trochę wilgotno. To bardzo dobrze. I zimno. Okropnie zimno, przekonasz się. Nie szkodzi. Zostaniesz tu? Może. A twoja koszulka, bycie super i w ogóle? Myślę, że obaj jesteśmy super. Niezależnie od ubrania, jakie nosimy. Albo jakiego nie nosimy. Jesteś pewien? Tak, jestem najzupełniej pewien. O, chodź tutaj. A wiesz, Eddie, co moim zdaniem według mnie jest najbardziej ekstra? Nie. Absolutnie najbardziej super na świecie. Nie, co? Powiedz. Mieć przyjaciela. Ja mam przyjaciela. Właśnie go trzymam. Możemy już wyjść z tej jaskini? Wiedziałem, nie podoba ci się. Zgadza się. Chodźmy. Wyglądałem głupio, prawda? Kolory były nietwarzowe. A ta poduszka na mojej głowie. Poduszka była najlepsza. A kamienie na stopach? A wąż i sznurki? No tak, wąż ogrodowy. Pamiętaj, że narzędzia nie służą do zabawy. Wąż ogrodowy nie jest niebezpieczny. Tak ci się tylko wydaje. Jesteś głuptasem. Wiem. Słodki mój głos tak cieniutko dziś brzmi. Ja też jak tak zaśpiewam ci. Mogę śpiewać też, kiedy mam zatkany nos. Spróbuj, rób jak ja, niech palce nóg twój zmienią głos. Wersja polska, Telewizja Polska, Agencja Filmowa.